Idźmy, tulmy się jak dziadki do serca Maryi Matki. Czy nas nęka życia trud, czy to winny czerni brud? Idźmy, idźmy ufnym krokiem, z rzewnym sercem, łzawym okiem. To serce zna dzieci głos, odwróci bolesny cios. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Witam was serdecznie, drodzy siostry i bracia, na Eucharystii w 15 dniu lipca, tutaj przed obliczem Matki Bożej na Jasnej Górze. Jej polecamy wszystkie sprawy, intencje, które przynosimy, szczególnie pielgrzymi, tu obecni, ale także wszystkich też, którzy z nami się łączą poprzez fale telewizyjne czy internetowe. Niech wszystkich nas ogarnie to wstawiennictwo Maryi. A dzisiaj też w liturgii wspominamy świętego Bonaventurę, biskupa i doktora Kościoła. Co prawda żył w XIII wieku, ale tak osiągnął doskonałość nie tylko myślą teologiczną, myślą o Panu Bogu, traktatami, ale również świętością życia, czego dzisiaj wspominamy i przywołujemy też jako świadka Jezusa Chrystusa. Serdecznie witam szczególną pielgrzymkę ze Swarzędza na tym przy świętej wraz tutaj z księdzem. Są tu studenci, uczniowie, którzy przybywają, aby się pokłonić Maryi właśnie w dniu też pielgrzymki całej archidiecezji poznańskiej, wejścia tutaj na Jasną Górę. Ja sprawuję tą mszę świętą w pierwszą rocznicę urodzin dla Marcela, opiekę Matki Bożej dla rodziców Joanny i Miłosza Pawentów. Aby ta nasza modlitwa była szczera, ufna, dobra, najpierw stańmy w pokorze przed Panem Bogiem, uznając nasze słabości i grzechy. Panie, który objawiasz swoją chwałę Twoim wybranym, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przychodzisz do nas, choć nie jesteśmy tego godni, zmiłuj się nad nami. Panie, który oświecasz ludzi Twoją nauką, aby umacniali braci, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Bonaventury biskupa. Spraw, abyśmy czerpali światło z jego nauki i naśladowali jego gorącą miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Biada Asyrii, rózdze mego gniewu i biczowi mocy mej zapalczywości. Posyłam ją przeciw narodowi bezbożnemu. Przykazuję jej, aby lud, na który się zawziąłem, ograbiła i złubiła doszczętnie, by rzuciła go na zadeptanie, jak błoto na ulicach. Lecz ona nie tak będzie mniemała i serce jej nie tak będzie rozumiało,
bo w jej umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku. Powiedział bowiem: działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bo jestem rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem jak mocarz. Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów, a jak zbierają porzucone jajka, tak jak zagarnąłem całą ziemię i nie było nikogo, kto by zatrzepotał skrzydłem, nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął. Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bić chciał wywijać tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna. Przeto Pan, Bóg zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Mimo świętego wyglądu trawić go będzie gorączka, jakby zapłonął ogień. Oto Słowo Boże. Pan nie odrzuca ludu wybranego, Pan nie odrzuca ludu wybranego, depczą Twój lud, o Panie, uciskają Twoje dziedzictwo. Mordują wdowę i przybysza, zabijają sieroty. Pan nie odrzuca ludu wybranego. Mówią, Pan tego nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba. Pomnijcie na to, głupcy w narodzie, kiedy zmądrzejecie bezrozumni. Pan nie odrzuca ludu wybranego. Czy nie usłyszy ten, który wszczepił ucho? Ten, który stworzył oko, nie zobaczy. Czy ten, co napomina ludy, nie będzie ich karał? Ten, który ludzi uczy mądrości. Pan nie odrzuca ludu wybranego. Pan nie odpycha swojego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa. Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca. Pan nie odrzuca ludu wybranego. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Słuchajmy się i zatrzymajmy się nad tym słowem, które Pan Bóg dzisiaj do nas kieruje, a myślę, że nikt się tu nie znalazł przypadkiem, chociaż nawet by tak myślał, i że to słowo jest skierowane. Właśnie takie. Trzeba dobrze go zrozumieć też. Z księgi proroka Izajasza mieliśmy taki tekst o Asyrii. O Asyrii. I Bóg mówi, że ta Asyria stała się rózgą gniewu i biczem mocy mej zapalczywości. Tak mówi Pan Bóg. No, trzeba znać historyczny kontekst tego czytania. 8 wieków przed Chrystusem mniej więcej ten tekst został napisany. Jesteśmy w takim okresie historycznym, gdy Izrael, naród wybrany przez Pana, Bóg, który wybrał, dał ziemię opływającą mleko i miód, a Izrael się odwraca od Pana Boga, zaczyna grzeszyć, zaczyna robić swoich bożków i tak dalej. Pan Bóg mówi przez proroków, napomina i tak dalej, a oni nie chcą słuchać. To Pan Bóg dopuszcza, żeby na naród wybrany, na ziemię właśnie najeżdżali różni obcy, nieprzyjaciele, wrogowie, tak, i tak naprawdę ten naród niszczyli. Kilkakrotnie ten naród wybrany został brany do niewoli. I dlatego ta Asyria, to pogański naród, którą Bóg, powiemy w cudzysłowie, wykorzystuje ku temu, żeby narodowi wybranemu, żeby się ten naród wybrany w końcu nawrócił, opamiętał. Dlatego jest powiedziana rózga mego gniewu, bo Pan Bóg jest, jeżeli można tak powiedzieć, zagniewany, chociaż my dzisiaj ten gniew może inaczej rozumujemy, ale w Starym Testamencie, jak jesteśmy, to właśnie tak ten Bóg może być zagniewany, bo chce, żeby ten naród się nawrócił, żeby szedł tą właściwą i prawą drogą, żeby nie szukali obcych bogów, nie czynili jakichś sobie innych bożków i tak dalej. Właśnie dlatego tutaj było o tej Asyrii. Posyłam ją przeciw narodowi bezbożnemu. Przykazuję jej, aby lud, na który się zawziąłem, ograbiła i złupiła doszczętnie. Wyrzuciła go na zdeptanie. Po to, jeszcze raz mówię, dobrze to trzeba rozumieć. Po to, żeby się opamiętali. Bo może to im pomoże do nawrócenia. Dzisiaj nam to trudno może przyjąć i trudno zrozumieć, jeżeli jesteśmy w Nowym Testamencie, po czasach Jezusa, który przyniósł Boga, obraz Boga miłosiernego, kochającego Ojca i tak dalej. A tutaj słuchać o Panu Bogu właśnie takim, to nam się wydaje, że to inny Pan Bóg. Nie, to jest ten sam Pan Bóg. Bo pomyślmy i spróbujmy to odnieść do dzisiejszej sytuacji, do różnych wydarzeń, które się dzieją w naszym życiu. A co nasze życie, to jest usłane różami? Kto ma takie życie? Niech podniesie rękę. Kto ma tak pięknie mu się idzie przez życie, że ty... Ma ktoś takie życie? Nie widzę. Nie, nasze życie też jest usłane różnymi trudnościami.
przychodzą różne doświadczenia, trudności, może choroba, może jakieś wydarzenie trudne, może ktoś się pogubił w życiu i polejemy, może różne rzeczy. Przypomina mi się takie wydarzenie, tutaj na Jasnej Górze mamy dużo takich różnych zdarzeń. To wszystko, to popatrzycie na ścianę tej kaplicy, to każde tutaj serduszko, każda taka blaszka przyczepiona, to jest życie konkretnego człowieka, który poprzez trudne doświadczenie, choroby, cierpienia, a te kule, które są zawieszone, przez te trudne doświadczenia człowiek przychodzi do Pana Boga i dziękuje Mu nieraz za wyzdrowienie, za nawrócenie, ale to w końcu było trudne doświadczenie. W niektórych momentach ludzie, którzy przeżywają takie dramaty, pytają się, dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? Naród wybrany też się tak pytał. Dlaczego musimy iść do niewoli? Dlaczego taka Asyria musi nas plądrować, musi nas łupić, ograbiać? Ale zadawali sobie to pytanie do momentu, kiedy nie zrozumieli swojego błędu. Tak? Nie znaleźli swojego grzechu. I tak nieraz z człowiekiem. I takie wydarzenie mi się przypomina, nie będę mówił, znany dzisiaj powszechnie aktor na naszej polskiej scenie, miał wypadek, ledwo uszedł z życiem. Myśmy na Jasnej Górze też tutaj mszę odprawiali za niego. I później tu już kilkakrotnie oczywiście przyjeżdżał i zawsze to powtarza. Tak, żyłem właśnie tak, nie robiąc sobie nic z życia. Pan Bóg do mnie mówił, ale tego nie słuchałem. Żyłem bez ślubu, żyłem w grzechu, w ogóle nie przejmowałem się. I dopiero musiało pójść takie trudne doświadczenie, musiało właśnie coś tak, byśmy powiedzieli, rąbnąć, żeby się moje myślenie odwróciło. Pan Bóg musiał, musiał dopuścić taką trudność i nawet taki wypadek, ledwo uszedłem z życiem, po to, żebym ja zrozumiał, na czym to życie polega i jakie wartości mam tutaj jak wyznawać. Dzisiaj jest oczywiście gorliwym katolikiem i pomaga też innym i tak dalej. To jest właśnie takich doświadczeń tutaj na Jasnej Górze to jest dużo. A może tu ktoś by się znalazł, kto by też tak powiedział, że też tak miał w życiu. Że Pan Bóg dopuścił, można powiedzieć tak, jakąś trudność. Nie zesłał, ale tak dopuścił, bo człowiek nieraz sam w życiu wybiera i wchodzi w jakieś rzeczy. Nieraz przychodzi potem choroba albo jakieś inne doświadczenie trudne. Ale nieraz dopuszcza, żeby tak człowieka pokazać mu inne życie. Tak. To nie tędy droga. Po tym czytaniu trudnym mieliśmy psalm. Zauważcie to, żeśmy śpiewali w refrenie. Pan nie odrzuca ludu wybranego. Mimo, że naród wybrany odchodził, mimo, że naród wybrany tworzył innych bogów, szukał, nie wiem, szczęścia jeszcze gdzieś, jeszcze. Mało mu było ziemi obiecanej, urodzajnej, Boga, to jeszcze szukał. To Pan tego ludu nie odrzucił. Mimo, że dopuszczał nieraz takie trudności, taką chociażby Asyrię, czy jakieś inne jeszcze narody, które najeżdżały, napadały. Ale Pan nie odrzuca. W ostatniej zwrotce, bo te trzy pierwsze zwrotki to były: depczą Twój lud, Panie, uciskają Twoje dziedzictwo, mordują wdowy, przybysza, zabijają sieroty. Mówią, Pan tego nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba. Dopiero zwracają się do Pana Boga i
I jeszcze mówią, no Pan tego nie widzi, dlaczego nas Pan Bóg nie uratuje? Pan Bóg uratuje, ale czeka na nawrócenie. Pan nie odpycha swojego ludu, nie porzuca swojego dziedzictwa. To jest dobra nowina dla nas, moi drodzy, bracia i siostry. Bo my musimy się w tym tekście i w tej słowie odnaleźć. Ze swoim życiem. Ze swoją może i trudnością, może i słabością. A co Jezus mówi w Ewangelii? Wysławiam Cię, Ojcze, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. Zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś prostaczkom. Mądry i roztropny, według pojęcia tego ewangelicznego, to człowiek pyszny. To człowiek wyniosły. Wszystko wie. Jest tak mądry, że kto mu będzie coś mówił. A Jezus mówi, dziękuję Ci Ojcze, że przed takimi zakryłeś, a objawiłeś prostaczkom. Ale prostaczek w jakim sensie? To człowiek pokorny. Człowiek, który poza tym, że żyje i że ma to, co ma, pracuje, może się uczy, może jeszcze inne rzeczy, ale jest pokorny, otwarty na Pana Boga, na Jego Słowo. To jest prostaczek. Kim chcemy być? Jacy jesteśmy? To są pytania, które trzeba sobie zadać, słuchając tej Ewangelii. Człowiek taki pyszny, mądry i tak dalej, taką mądrością tylko ludzką, ale mądrością, która prowadzi do jakiejś wyniosłości, nic nie zrozumie z Ewangelii. Nic nie zrozumie z tej mentalności życia Jezusa Chrystusa. Dzisiejszy patron, święty Bonaventura, był człowiekiem mądrym. Na swoje czasy był tak wykształcony, że rzeczywiście powierzano mu różne urzędy i nie tylko. Uczył, wykładał teologię, filozofię, naprawdę na swoje czasy. Był bardzo, bardzo mądry, został generałem franciszkanów też. Zreformował ten zakon, nazywany zresztą po Franciszku drugim ojcem, założycielem nawet. Ale przy tym wszystkim był bardzo pokorny. I tak naprawdę tęgi umysł teologiczny, filozoficzny, ale jakże często spotykano go na kolanach. Nie tylko przy książkach. Na kolanach. Gdy przyszła ponoć decyzja, że papież ogłosił go, zrobił go kardynałem, to decyzję tą dostał przy zmywaniu naczyń w kuchni. To pokazuje właśnie tą drogę, o której mówi Chrystus. Zrozumiał, ale drogę, choć był mądry. Mądrość się wcale nie kłóci z tym, żeby być człowiekiem pokornym, prostym, otwartym i tak dalej. To jest dzisiejszy patron. A jeżeli jesteśmy tutaj na Jasnej Górze, to musimy spojrzeć na Maryję. Maryja nie skończyła jakichś wielkich szkół teologiczno-filozoficznych, czy nawet żydowskich, ale była pokorna. I ona zrozumiała to wszystko, co Pan Bóg do niej mówił. Ona jest dla nas właśnie takim przykładem wypełnienia tej Ewangelii też. Maryja zrozumiała, bo była tak, prostego serca, pokornego serca. O sobie, którą sama powiedziała, ja jestem tylko służebnicą pańską, pokorną, właściwie niewolnicą, można by to tak przetłumaczyć też. Niech mi się stanie tak, jak Ty, Panie Boże, chcesz. To jest postawa Maryi. Czy potrafimy być tacy w
tych wszystkich naszych nieraz wydarzeniach, sprawach, jak Maryja. Wtedy zrozumiemy, co jest tak naprawdę ważne w życiu. I ustawimy sobie też odpowiednią hierarchię wartości. Tego wam sobie życzę. Tutaj odkrywania tych dróg właściwych, dróg Pana, dróg prostych, pokornych i takich postaw właśnie w życiu. Amen. Przyzywając stawiennictwa Maryi, naszej Matki, oraz dzisiejszego patrona, świętego Bonawentury, przedstawiamy Bogu nasze prośby. O umiejętne przybliżanie zbawienia całej ludzkości dla pasterzy Kościoła, Ciebie prosimy. O wzrost świętości i nowe powołania, Ciebie prosimy. O opamiętanie się dla ludzi wywołujących konflikty między narodami w imię interesów grupowych lub prywatnych, Ciebie prosimy. O umiłowanie prawdy dla naukowców i osób badających wszechświat i zawsze byli pokornego serca, Ciebie prosimy. O miłosierdzie i zbawienie wieczne dla zmarłych stojących przed obliczem Pana Boga, Ciebie prosimy. O posłuszeństwo wymogom Ewangelii dla nas samych, Ciebie prosimy. Przyjmij nasze prośby, Wszechmogący Ojcze, i spełnij je zgodnie z Twoją wolą, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Głosi imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały. Złącz się z chórami niebios zastępów wspaniałych. Harfa i róg, niech zagra, któż jest jak Bóg, by krańce ziemi słyszały. Harfa i róg, niech zagra, któż jest jak Bóg, krańce ziemi słyszały. Głosi imię Pana, On Twoim losem kieruje. Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje. Daj mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń, On cię od zła zachowuje. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij dary, które z radością składamy w dzień świętego Bonawentury. Wierni jego pouczeniom oddajemy się Tobie całkowicie razem z ofiarą uwielbienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Bonawenturze, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę.
Dlatego skórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Bonaventurą i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.
Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat, skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj wierze, Jezu, dzieci swe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje,
temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarnął otraw do Twych niebios bram. Jak niewierny Tomasz, Twych nie szukam ram, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu łaską swą, ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę Go przywitać, z radości serce drży. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Nie jestem godzien, Panie, byś w sercu moim był. Tyś Królem wszego świata, a jam jest marny był. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Módlmy się. Pokrzepieni Najświętszym Sakramentem, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy za przykładem świętego Bonaventury wyznawali to, w co on wierzył i pełnili to, czego on nauczał. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prośmy Panu Bogu jeszcze przez Pożynę Maryi wszystkie nasze sprawy, intencje, także pierwszą rocznicę urodzin
Marcela, jego rodziców Joanny, Miłosza, wszystkich, którzy nas polecili się naszą modlitwą, którzy z nami się łączą i przybyli też tutaj na odpust jutro Matki Bożej Szkaplerzny. Wszystkie nasze sprawy, intencje zawierzajmy, wołając po Twoją obronę i czekamy się, Święta Boża Rodzice, naszym racz mi dodać potrzeba naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Panią i błogosławioną, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas powiedzmy, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddamy. Następna msza święta o 15:30 w imieniu Ojczyzny. Potem o 16:00 będzie ksiądz biskup Szymon, pierwsza pielgrzymka z Poznania, a w bazylice o 16:00 różaniec. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Królowej anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy jej skron. Jej serca w ofierze składajmy, ze łzami wołajmy doń. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona.